Cześć, to Karolina, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i powiem Wam, że po tym jak zrobiłam taką małą ankietę na Instagramie, zobaczyłam, że jednak filmy, których oczekujecie i których wyczekujecie, tak powinnam powiedzieć, na kanale najbardziej, to są vlogi, filmy, w których mówię o swojej codzienności. I tak jak parę tygodni temu pojawił się film, w którym mówię Wam o tym, jak wygląda mój dzień na kwarantannie, pomyślałam, że takim ciekawym dopełnieniem byłoby zrobienie tego filmu w wersji weekendowej. No zdaję sobie sprawę, że nie jest to samo, co po prostu weekly vlogi czy daily vlogi, ale też Wam mówiłam o tym wcześniej, że nie jestem jedynym domownikiem i po prostu nigdy nie byłam przyzwyczajona do takiego vlogowania w domu, więc musimy spotkać się gdzieś po środku. I też to, co mogę Wam powiedzieć, to to, że naprawdę przez ten czas izolacji ja bardzo postawiłam na rutynę i tak naprawdę to, co zobaczyliście w filmie o moim typowym dniu, jest reprezentacją większości dni w tygodniu. Oczywiście to się wszystko zmienia przez to, że moja praca jest bardzo elastyczna i inaczej sobie organizuję poszczególne jakieś tam działania w ciągu dnia, ale generalnie są pewne rytuały, które się absolutnie nie zmieniają. I podobnie jest w przypadku weekendów i z jednej strony można to uznać trochę za taki dzień świstaka, ale uważam, że właśnie wprowadzanie rytmu, rytuałów i takiej stałości bardzo może nam pomóc w takich czasach. Mi wydaje się, że bardzo dobrze to robi na głowę, a szczególnie właśnie oddzielanie dnia powszedniego od weekendu, bo bardzo łatwo popaść trochę właśnie w taką złą rutynę, czyli nie odróżniać dni tygodnia i tak trochę pracować, trochę się uczyć, trochę nic nie robić, a jednak taki system i organizacja jest nam często potrzebna i to szczególnie sprawdza się u mnie. Oczywiście mówię na podstawie mojego osobistego doświadczenia i nie zakładam, że to się sprawdzi u innych osób. Ale, tak jak mówiłam, wiele osób prosiło o filmy o mojej codzienności i też pojawiły się głosy za weekendem, dlatego Wam dzisiaj poopowiadam o moim weekendzie. Mam nadzieję, że to będzie zrobione w sposób nieco bardziej ciekawy, dlatego że przygotowałam dla Was jakieś tam przebitki, żeby Wam pokazać, jak to też wygląda. Także taki vlog, nie vlog, ale zaczynamy oczywiście od piątku, ponieważ weekend naturalnie zaczyna się w piątek. I tak jak piątek wygląda tak jak każdy inny dzień, to różni się zasadniczą rzeczą, że w piątek tutaj rodzinnie postanawiamy zrobić taki ukłon w stronę gastronomii i wesprzeć restauracje, które lubimy i którym kibicujemy w tym trudnym czasie. Oczywiście nagrywam ten film z wyprzedzeniem, więc miejcie na uwadze to, że możliwe, że pewne rzeczy się pozmieniały. Ale na ten moment restauracje funkcjonują tylko niektóre właśnie w formie z dowozem. Lub wcale. W związku z tym my sobie w piątki robimy imprezkę i jemy jakiś taki lżejszy obiad i wieczorem zamawiamy jakieś dania na wynos i chyba mogę powiedzieć, że naszym ulubionym miejscem jest jednak pizzeria, ponieważ nie ma jak dobra napolitańska pizza. Ja nie umiem zrobić dobrej pizzy w domu, uważam, że to jest coś, na co warto iść do miejsca, które naprawdę się na tym zna. Także my akurat w Łodzi zamawiamy z Forno Nero, jeżeli jesteście z Łodzi, to Wam serdecznie polecam, mają bardzo dużo wegańskich opcji. Są po prostu pyszne. I jeszcze druga rzecz, która jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o piątek, to jest dzień, kiedy, moi drodzy, usuwam Instagrama i to może brzmieć w ogóle radykalnie lub dla wielu osób trywialnie, zależy po której jesteście stronie barykady. Niemniej ja sobie postanowiłam, że przez weekend nie będę zaglądała do Instagrama, ponieważ spędzam na nim sporo czasu też z uwagi na to, czym się zajmuję na co dzień, więc w piątek wieczorem usuwam sobie te aplikacje, bo inaczej nie jestem w stanie być wstrzemięźliwa od zaglądania do niej. Także spędzam oczywiście weekend offline, mamy kolacyjkę, film, tak jak każdego innego dnia, ale już moja głowa jest gdzie indziej, bo przygotowuję się na weekend. I teraz jeżeli chodzi o sobotę i o niedzielę, to są to dni, które w zasadzie wyglądają podobnie, bo staram się nie narzucać sobie żadnych obowiązków pracowych na te dni. Jedynie rzeczy, które po prostu spontanicznie wpadną mi do głowy, że chciałabym się nimi zająć, na przykład nagranie czegoś ekstra. Ale od początku. W sobotę zazwyczaj budzę się jako pierwsza osoba w domostwie, ponieważ mój rytm dobowy jest super ustawiony i budzę się sama z siebie tak pewnie koło 7:30, ale pozwalam sobie naprawdę na takie dosypianie, kiedy już wiecie, budzicie się, ale
jednak myślę sobie, dobra, jeszcze trochę poleżę. I ja wtedy sobie oczywiście kładę na oczy moją cudowną maseczkę z Yoga Tuli. Maseczka, to jest taka maska gryczana, wspaniała, też o niej mówiłam niedawno. W ogóle bardzo się zmienia światło podczas tego filmu, także no wybaczcie, raz jest słońce, raz jest cień, powinnam powiedzieć kwiecień, plecień, ale kwietnia zdecydowanie już nie ma. W każdym razie, robię oczywiście moje poranne pisanie, czyli właśnie mój 5-minute journal, o którym też Wam tyle razy mówiłam, więc podlinkuję Wam też poprzedniego vloga, bo tam się bardziej w ten temat rozwijam. I w soboty zazwyczaj staram się robić sobie jakąś maseczkę albo peeling, żeby trochę ten dzień był taki bardziej wyjątkowy, więc takie trzy produkty, których używam rotacyjnie, to będzie albo Instant Beauty Mask z Recibo, albo taka oczyszczająca maseczka z Clochi, to się chyba tak czyta, Clochi, może z takim akcentem, albo peeling enzymatyczny z Orientany. Także to są takie moje produkty, które ja stosuję obecnie i słuchajcie, schodzę sobie na dół, robię sobie ciepłą wodę albo samą, albo z kurkuminą i zazwyczaj w soboty też siadam do komputera, jak jeszcze wszyscy śpią i odpowiadam na pytania, Boże, na komentarze pod najnowszym filmem piątkowym, bo zazwyczaj się ich sporo właśnie pod wieczór zebrało, także mam taki mały rytuał i myślę, że powoli już domownicy się budzą, ja przygotowuję kawę, którą uwielbiam, jak wiecie. Kocham kawę, kocham rytuał picia kawy, kocham poranki z kawą, jest to coś absolutnie wspaniałego. Oczywiście w międzyczasie zmywam maseczkę i też stwierdziłam, że ten film jest na tyle niezdefiniowany, że mogę Wam też podrzucić inspiracje takie pielęgnacyjne, bo obecnie właśnie myję twarz takim produktem, takim żelem z John Masters Organics, tak mi się wydaje, że się nazywa ta firma. Używam toniku z Purite i kremu z Kraina. To jest bardzo fajna polska firma. W ogóle wszystkie te firmy są cruelty free, kosmetyki są wegańskie, kosmetyki są w szkle, więc mogę Wam je serdecznie naprawdę polecić i część w ogóle z produktów, o których mówię, możecie znaleźć na Sobio i dostałam ostatnio kod rabatowy, także na hasło Karolina10 macie 10% zniżki i Wam te wszystkie produkty oczywiście podlinkuję. Przechodzimy do śniadania. W soboty nie ma nic super rewolucyjnego, czasami jest po prostu owsianka, ale staram się wymyślać coś nowego. Raz od wielkiego dzwonu trafi się śniadanie wytrawne. Wiele osób prosiło o jakieś inspiracje wytrawne i powiem Wam, że to jest u mnie tak rzadkie, że nie pokazuję Wam tego zbyt często, ale ostatnio zrobiłam twarożek słonecznikowy. Przepis na niego jest w moim e-booku, którego Wam oczywiście też nieskromnie polecam, bo są tam moje ukochane, sprawdzone roślinne przepisy. I do tego zjedliśmy kiełbaski z dobrej kalorii, które po prostu wychwalam pod niebiosa, które są po prostu przepyszne, mają wspaniały skład i smakują jak takie frankfurterki prawdziwe, które jadłam kiedyś, jak byłam dzieckiem. Także to był bardzo fajny brunch, ale często po prostu wjeżdża owsianka. I sobota to jest taki dzień, kiedy ten taki okres przedobiedni zazwyczaj poświęcamy na ogarnianie, sprzątanie, organizowanie czegoś. Także ja po prostu, nie wiem, rozpakowuję jakieś pudła, zmieniam pościel, albo układam sobie w szafie, albo po prostu wyrobię się wcześniej i spędzam sobie weekendowo czas, ale do tego przejdę później. I od dziecka mieliśmy taką tradycję, że w sobotę jedliśmy zupę i coś słodkiego. I pamiętam, jak byłam mała, to zawsze po prostu z bólem serca wsadzałam w siebie tę zupę, byleby już dostać naleśniki. Tutaj moja właśnie uśmiecha w ogóle znowu. Oczywiście kolejny film jest moją małą zakulisą. Nie wiem, ile to jeszcze będzie trwało. W każdym razie nie wiem, jaką Wam zupę pokazuję w przebitkach, bo jeszcze nie nagrałam, ale u nas są różne opcje i to też zależy oczywiście wszystko od sezonu. Nawet nie wiem, co mogłabym Wam teraz polecić. U nas są jakieś takie zupy powtarzalne? Możesz powiedzieć, botwinka. Teraz jest czas na botwinkę, ale na przykład, nie wiem, jakaś tam ogórkowa, kalafiorowa, takie bardziej zupy rzadkie, ewentualnie oczywiście z jakimiś dodatkami, ale raczej nie jakiejś zupy krem, czy takiego lżejszego, bo potem wjeżdża coś słodkiego i ostatnie naszym odkryciem są racuchy, bardzo polecam, jest to przepis Ervegana i są naprawdę przepyszne, smakują jak racuszki z jabłkami mojej prababci, także coś pysznego i reszta południa tak naprawdę jest spędzana w sposób weekendowy i też Wam o tym właśnie powiem może jak zacznę gadać o niedzieli, ale takie dwie rzeczy, które muszą się wydarzyć w moim życiu zawsze, każdego dnia w zasadzie, to jest
yoga, w którą się totalnie wkręciłam i nie mam jakiejś konkretnej rutyny, staram się słuchać swojego ciała i robię takie ćwiczenia, które wydaje mi się, że potrzebuję, czyli na przykład czasem jest to praktyka na otwieranie bioder, czasem są to ćwiczenia na brzuch, czasem jest to taka godzinna winiasa, a czasem jest to po prostu jakaś zupełnie chillowa sekwencja, bo na przykład nie mam siły, mam jakieś zakwasy, także zupełnie spontanicznie to u mnie wychodzi. I wcześniej Wam też polecałam, ale ja sięgam najczęściej do Magdy, Madalena Yoga i do Eli, Yoga by Eli. Podlinkuję Wam oczywiście w opisie, ale też jestem wierną fanką Yoga with Adrian, z którą robiłam różne fajne challenge, ale powiem Wam szczerze, że zrobiłam postępy i te krótkie praktyki właśnie z Adrian trochę mnie już zaczęły nudzić, ale i tak ją naprawdę uwielbiam i ma też wiele innych propozycji u siebie, także tam jest, nie wiem, są tysiące filmów, także coś znajdziecie dla siebie, przy okazji po angielsku, więc można uznać, że jest to fajny sposób do nauki. Nie wiem, czy o tym powiedziałam, ale oprócz jogi drugą rzeczą, która zawsze musi się wydarzyć, jest spacer. Oczywiście spacer z maseczką nie jest może super przyjemny, ale jednak przebywanie na dworze, ruszanie się i podziwianie chociażby tych pięknych, kwitnących drzew i cudownych zielonych liści, no to jest coś absolutnie wspaniałego. Zazwyczaj idę na spacer z moją mamą, sobie chodzimy, spacerujemy, mamy ten ogromny przywilej, że naprawdę dopiero niedawno tak w pełni doceniłam to, że mamy dosłownie 5 minut do parku i nie musimy podjeżdżać nigdzie samochodem, to jest po prostu na wyciągnięcie ręki, w zasadzie to są jakby dwa parki, to jest ogromna, ogromna przestrzeń i jest to naprawdę bezcenne, moi drodzy. Jeśli chodzi o sobotnie wieczory, to przygotowujemy sobie jakąś fajną kolacyjkę i kolejne wielkie odkrycie, słuchajcie, numer jeden to będzie focaccia, którą robił cały internet, a przynajmniej mój algorytm Instagrama mi tak powiedział, ponieważ jest to rewolucyjna focaccia Marty Dymek Jadłonomi. Marta reklamowała ją jako rewolucyjną focaccię, która po prostu musi wyjść i nie wymaga żadnych umiejętności, w związku z czym stwierdziłam, że może mi też wyjdzie i słuchajcie, jest to coś wspaniałego, coś przepysznego, szczególnie taka świeża, prosto z piekarnika, jeszcze gorąca, chrupiąca. Ja do mojej dołożyłam oliwki i suszone pomidory, ale powiem Wam, że ona sama w sobie jest po prostu genialna, genialna. No, no nie mam słów, coś cudownego. I do tego kolejne, już nie tyle odkrycie, co taki nasz przysmak sezonowy, który chyba moja mama odkryła w zeszłym roku. To są też oczywiście z jadłonami szparagi grillowane z pomidorkami koktajlowymi i z płatkami migdałowymi, dosłownie bez żadnej filozofii. Tam jest olej i sól, pieprz, koniec. I to jest po prostu tak dobre, że w połączeniu z tą focaccią to jest istna poezja. Więc ja już muszę przestanąć tak rozpływać nad tym, musicie tego próbować. I oczywiście każdego wieczora u nas wjeżdża jakiś fajny film. I powiem Wam szczerze, że spokojnie mogę powiedzieć, że od początku kwarantanny obejrzałam z 50 filmów. Nie wiem, naprawdę jest to prawdopodobne, więc to jest też nasza taka tradycja, od dziecka mi się kojarzą wieczory z oglądaniem filmów, także jakbyście chcieli jakieś polecajki, to zapraszam do inspiracji, bo tam wrzucam Wam dużo właśnie filmowych propozycji. No i teraz przejdźmy do niedzieli. Niedziela różni się od soboty tym, że w niedzielę już staram się nie robić absolutnie nic, żadnego sprzątania. I w niedzielę są gofry. I o gofrach ja też już Wam mówiłam milion razy. I ważna rzecz jest taka, że ja w sobotę rano namaczam kaszę gryczaną, bo w ogóle tło. To są gofry gryczane z przepisu jarzynowej, których nauczyłam się od owsianej i które są u nas po prostu tydzień w tydzień, bo są przepyszne, zdrowe i cudowne. Więc w sobotę rano namaczam kaszę gryczaną, w sobotę wieczorem blenduję ją z syropem klonowym i zostawiam na noc po to, aby lekko sfermentowane ciasto było gotowe, wspaniałe i nie wiem, jaki jeszcze pasuje do tej epitet, bo wydaje mi się, że wyczerpałam wszystkie. W każdym razie robię te gofry i tam jeszcze składnikiem bardzo, bardzo ważnym jest śmietana kokosowa, ewentualnie jogurt kokosowy, w ogóle najlepiej domowy, odrobina soli i one naprawdę wychodzą autentyczne i pyszne. Autentyczne w sensie takie, że nikt by się nie zorientował, że są tak zdrowe i pożywne.
Ja uwielbiam jeść je z jakimś masłem orzechowym albo jakąś inną taką pastą orzechową. Ostatnio się wkręciłam w takie średnio może zdrowe coś, to się nazywa krukers, czyli masło orzechowe z kakao i z daktylami i z kawałkami ciasteczek, także to jest w ogóle coś cudownego. I do tego jakieś tam owocki, najlepiej i banany, i jakieś jagody czy borówki, no ja jestem naprawdę w raju, także to jest coś, na co ja czekam, powiem wam szczerze, mogę powiedzieć spokojnie przez cały tydzień. No i teraz w końcu wam powiem, czym są te weekendowe aktywności, o których tak mówię i w końcu bez żadnych konkretów. Więc ja w wolnym czasie, bo właśnie było dużo pytań, co robię w wolnym czasie, co ja robię w ten weekend takiego innego. Więc na przykład mogę wam powiedzieć, że bardzo lubimy sobie grać w Scrabble. To jest gra może mało oryginalna, ale myślę, że bardzo fajnie pobudzająca nasze szare komórki. I też ja lubię gry, w których jest jakaś taka minimalna rywalizacja, więc zarówno walczymy o to, kto zdobędzie więcej punktów, jak i o to, kto stworzy bardziej ambitne słowo. Także jest super. Kolejną taką rzeczą jest na przykład czytanie i staram się czytać i mam dużo takich faz, bym powiedziała, że na przykład czytam codziennie i jestem mega wkręcona, potem nie czytam przez 2 tygodnie wcale. Kolejną rzeczą, którą zdarza mi się robić, to siedzenie na tarasie, kiedy jest ładna pogoda, siedzę sobie w słoneczku albo przy stole, wtedy sobie ja lubię notować w moich pięknych planerach, o których też wam ostatnio mówiłam, pokazywałam to wam zresztą przy klipie z poranka, albo po prostu leżę sobie na hamaku, nadrabiam jakieś zaległości społeczne, dzwonię do znajomych, odsłuchuję wiadomości od znajomych i słuchajcie, nawet sobie zrobiłam moją ściągę tutaj z tego, co ja robię w wolnym czasie i właśnie widzę, że zostały mi jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza z nich to jest w zasadzie coś, co bardzo bym chciała robić, ale tak średnio mi to jeszcze wychodzi, bo chciałabym wrócić do grania na pianinie i to jest na pewno jedna z tych aktywności, które mam nadzieję, że wprowadzę do tych moich weekendowych bloków czasu. I druga rzecz to będą warsztaty z Lacey Phillips na jej platformie To Be Magnetic i też wam o tym ostatnio wspominałam i możliwe, że jeżeli trochę więcej zbiorę doświadczenia, to wam o tym poopowiadam, ale robię sobie tam różne takie, powiedzmy, samorozwojowe ćwiczenia, ale to też robię w ciągu tygodnia. I no właśnie, obiad niedzielny, super ważna rzecz, więc na obiad w niedzielę też, odkąd pamiętam, zawsze było coś takiego bardziej właśnie niedzielnego, czyli obiad nieco bardziej pracochłonny, często obiad polski, szczególnie powiedziałabym teraz, kiedy jesteśmy weganami, to takie odtwarzanie polskich smaków, które są naturalnie, tradycyjnie bardzo mięsne, jest dla nas super frajdą. I ostatnim odkryciem są kotlety z fasoli a la Milona. To są kotlety z fasoli i z czerstwego chleba Alicji Vegan Nerd. I my ostatnio jedliśmy je z mizerią, z młodą kapustką i z młodymi ziemniaczkami z koperkiem. No i powiem wam szczerze, że nic tego nie pobije, ale takich propozycji swojskich mam bardzo dużo, więc może będę zainspirowana, żeby więcej tego typu filmów dla was robić, po prostu wam więcej takich przepisów zapodać. No i czasami się zdarzy tak, że w domu jest ciasto i wtedy to już niedziela w ogóle wskakuje na wyższy poziom. Ostatnio zostało nam ciasto z urodzin mojego dziadka i było to bardzo, bardzo, bardzo pyszne ciasto, słuchajcie, budyniowe, była to taki torto tarta budyniowa z oryginalnie z morelami, ale my ją zrobiłyśmy ze śliwkami, ponieważ moreli wtedy jeszcze nie było. No i to było pyszne. I do tego taka kruszonka, to ciasto wygląda trochę rustykalnie. Przyznam szczerze, że spód nam wyszedł trochę twardy, więc ewidentnie tutaj jest przepis do dopracowania. To też jest przepis, nie wiem czy powiedziałam, ale właśnie z książki o słodkich wypiekach, też Vegan Nerd. Ale generalnie wszystko, co jest takie kremowe, budyniowe, jeszcze z orzeszkami, no to dla mnie jeszcze kruche, to dla mnie jest po prostu istny raj. Także przez resztę popołudnia oddajemy się tym wszystkim aktywnościom weekendowym, o których wam mówiłam. Oczywiście jest, tak jak wspominałam, spacer, jest i yoga i zazwyczaj na kolację jemy coś lżejszego w taki dzień. Oczywiście oglądamy sobie wieczorne fakty i potem oglądamy jakiś film i w ten sposób, moi drodzy, upływa nam weekend i nawet nie wiem, ile już takich weekendów minęło, ale bardzo, bardzo lubię ten czas i bardzo was zachęcam, jeżeli mogę postawić siebie w takiej roli, do tego, żeby rzeczywiście ten weekend święcić, bo
mi to bardzo pomaga, bardzo pozytywnie wpływa to na moje samopoczucie i naprawdę z dużą chęcią wyczekuję tych dwóch dni, bo wtedy po prostu ten czas wydaje się być bardziej wyjątkowy i nie popada się w taką rutynę, w takie smętne czekanie. Ja jestem fanką celebracji, więc naprawdę zachęcam Was do celebrowania, bo nawet zwykła sobota czy niedziela może być niezwykła właśnie przez to, że jednak dajemy sobie odpocząć i dajemy sobie po prostu robić rzeczy, które zawsze chcieliśmy robić, a w ciągu tygodnia nie mamy na to czasu. Oczywiście muszę to powiedzieć na koniec, mówię to wszystko z perspektywy osoby, która ma na tyle duży przywilej, że mam gdzie mieszkać, mam pracę, mam ludzi wokół siebie, mam z kim spędzać ten czas i jeżeli Wy też jesteście w takiej sytuacji, to naprawdę korzystajcie z tego, bo uważam, tak jak powiedziałam, że jest to na pewno duży przywilej, bo są osoby, którym jest teraz znacznie, znacznie ciężej. Także dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Czekam na Wasze komentarze, dajcie znać, jak Wy spędzacie weekendy i my widzimy się już za tydzień. Cześć!